Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Katechizm poręczny się rozpoczyna i zacznę go od prośby do Państwa o przysyłanie pytań, by katechizm żył, funkcjonował. Wiem, że czas wakacyjny, czas wolny to może nie sprzyja jakimś teologicznym rozważaniom, ale może komuś z Państwa leżąc na plaży po jakiejś goloneczce dobrej przyjdzie pytanie teologiczne do głowy. To proszę je zapamiętać i po powrocie do Warszawy, czy gdziekolwiek do miejsca stacjonarnego, gdzie będzie komputer, wysłać to pytanie. Wysłać to pytanie na adres xpiotr@go2.pl. xpiotr@go2.pl. Ewentualnie kupić znaczek na poczcie, kopertę. I Radio Józef, ulica Łazienkowska 14, 00449 Warszawa, a także ze strony internetowej www.sierskiefale.pl, tam zakładka audycje, katechizm poręczny i na spodzie tej podstrony jest formularz, z którego można wysłać też pytania, które trafiają do księdza od razu na skrzynkę. Także prosimy o pytania, bo katechizm żyje nie tylko, że my z panem Pawłem tutaj w studio próbujemy odpowiadać na pytania, ale pierw te pytania muszą być, a to już jest państwa sprawka. Tak więc zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia rozpoczynamy od listu Renaty. Z dnia 17 czerwca. Taki mamy kalendarz katechizmowy. Moja koleżanka Polka jest w związku z muzułmaninem. Wzięli po cichu ślub u niego. Mam pytanie, czy jeżeli namawiam ją do tego, aby zerwała z nim, ponieważ ten związek ze strony religijnej nie ma przyszłości, ponieważ ona jest katoliczką praktykującą, a on muzułmaninem głęboko wierzącym, czy ja dopuszczam się w tym momencie grzechu? Proszę Państwa, jak się dowiadowałem u prawników, każdy chrześcijanin, każdy katolik, jeśli chce zawrzeć związek małżeński, musi mieć zgodę biskupa, jeśli bierze z inowiercą, zgodę czy dyspensę od formy kanonicznej. Tutaj czegoś takiego, rozumiem, nie było, bo wzięli po cichu, czyli ona nie żyje bez ślubu, że tak powiem, w widzeniu Kościoła, w perspektywie Kościoła i jego prawa. Tutaj przede wszystkim należałoby domagać się od niej, znaczy domagać się, wpływać na nią, żeby to uregulowała, żeby ten ślub był wzięty jako taki dla niej ważny. Natomiast jeśli chodzi o namawianie ją, by zerwała, bo ten związek nie ma szans. Proszę Państwa, do mnie też często ludzie przychodzą, opowiadają o różnych związkach, pytają o powołanie i chcą odpowiedzi konkretnej, żebym ja powiedział, zerwij z tą dziewczyną albo idź do zakonu. Nigdy tak nikomu nie mówię. Ze strachu, proszę Państwa, już nie tyle z odpowiedzialności, co ze strachu, że ktoś kiedyś przyjdzie albo na sądzie ostatecznie powie, co ksiądz mi najlepszego powiedział. Wyrażam opinię. Nieraz mówię i zachęcam Państwa do mówienia. Ten związek ma nieprawdopodobnie małe szanse. Jeśli ten muzułmanin jest głęboko wierzący, głęboko, to szanse są mniejsze niż byłby na pewno katolikiem. I o tym trzeba mówić, przypominać, żeby być rozsądny. Nie wiem, gdzie oni jeszcze zamierzają mieszkać, czy tam w jego kraju jakimś arabskim. Ale żeby powiedzieć, słuchaj, tobie na pewno to nie wyjdzie. No to któż tak może powiedzieć? Któż tak może powiedzieć? Lepiej tu być, powiedzieć na 99%, tobie na pewno tak nie wyjdzie. Jedną setną zostawiam, że może ci wyjdzie. Teraz list Edyty, która pisze, mam pytanie, nad którego odpowiedzią zastanawia się wielu młodych ludzi, nie będących w związku sakramentalnym. Otóż moja starsza siostra w takimże związku nie jest, ma 4,5-miesięcznego synka. Księża w okolicy miejscowości, w której mieszkamy, nie chcą ochrzcić jej dziecka. Czy taka mała istota jest czemuś winna? Czy takie zachowanie może być usprawiedliwione? Mam nadzieję, że ten problem będzie poruszony w katechizmie, o co bardzo proszę. Boję się, proszę Państwa, nieraz odpowiadać na takie pytania, bo autorka nieświadomie, może i świadomie, różnie bywa, mogła nie powiedzieć o jakimś tam fakcie. Na przykład jest to trochę nieczytelne. Moja siostra ma 4,5-miesięczne dziecko, nie jest w związku sakramentalnym. Znaczy może nie jest w żadnym związku. Właśnie. Rozumiem, że chyba nie jest w żadnym... Przepraszam, jeszcze raz przeczytam. W związku nie jest. Nie jest. Chyba rozumiem, że jest to panna z dzieckiem bez żadnego partnera, jakbyśmy to powiedzieli. No w takiej sytuacji rzeczywiście nie można od niej wymagać, żeby wzięła ślub, bo ona nie ma z kim wziąć tego ślubu i nie ma zamiaru brać tego ślubu, bo w ogóle z nikim nie chce być związana. I wtedy dziecko raczej powinno być ochrzczone. Może tu o coś jeszcze chodzi. Dziecko mogą być problemy z chrztem, kiedy rodzice mogą wziąć ślub kościelny,
a go nie chcą po prostu wziąć tego ślubu i mają to w nosie, nie mają żadnego powodu, tylko mówią, że no nie chce im się po prostu. No to jak oni dziecko wychowają w wierze, skoro własną religijność się zupełnie nie troszczą? Natomiast kiedy matka jest samotna z dzieckiem, no to chrzest powinien, tak mi się wydaje. Ale powtarzam, może w konkretnej sytuacji mogą być jakieś inne przesłanki. Jakbym z tymi księżmi porozmawiał, to mógłbym mieć już stuprocentową jasność osądu sytuacji, ale w tej chwili to do końca nie mam. Teraz list Mateusza, przesłany z Bydgoszczy. Mam do księdza pytanie związane z rozmową, jaką ostatnio odbyłem, o księżach właśnie, a właściwie o pewnym ich, jakkolwiek nieładnie to może zabrzmieć, rodzaju. Otóż chodzi mi o, wydaje się, dość liczną grupę młodych księży czy kleryków, którzy pochodzą z katolickich bardzo dobrych domów, są przez rodziców trzymani pod kloszem, zadbani, wypieszczeni, zawsze chronieni i zaraz po szkole średniej idą do seminarium, które opuszczają ciągle mili, dobrze wychowani, jeszcze bardziej pobożni, tylko co wiedzą o życiu? Jak mają rozmawiać na przykład z trudną młodzieżą, z zgorzkniałymi starszymi ludźmi? Jak mają iść do więźniów, czy spowiadać robotnika, któremu w głowie bynajmniej nie muzyka organowa? Chciałbym być dobrze zrozumiany. Piszę to bez ironii, bez przekąsu, ale mam wrażenie, że wielu klerykom, czy młodym księżom, czy mija to z czasem, naprawdę bardzo trudno potem zrozumieć dzisiejszą młodzież, czy nawiązać jakiś kontakt z ludźmi poranionymi i cynicznymi. Często potem w naukach takiego księdza to niezrozumienie widać bardzo jasno, a czasem i przykro. Mam w pamięci rekolekcje prowadzone przez niemłodego, już kulturalnego, wykształconego księdza. Mówił pięknie, ładnym językiem, o ładnych rzeczach, ale kilkusetosobowa grupa młodzieży wychodziła potem potwornie znudzona i z kompletnym niezrozumieniem. Miało się wrażenie, że młodzież chce odpowiedzi na pytania najbardziej podstawowe, a ksiądz prawił o rzeczach wzniosłych i pobożnych językiem wygładzonym i poprawnym. Widać było, że nie wiedział, czym ta młodzież żyje. Czy nie uważa ksiądz, że żeby iść do seminarium, nie warto wcześniej podjąć studiów na świeckiej uczelni albo iść do jakiejś pracy między ludzi? Nie chcę tutaj ani trochę wchodzić w statystyki, ani osądy, ale może często kapłaństwo wydaje się czymś bardzo na przykład przez rodzinę wyidealizowanym, a może bezpiecznym, jakimś takim spokojnym schronieniem, a okazuje się młodemu człowiekowi czym innym, trudnym i z biegiem lat nużącym. Zacznijmy od końca. Oczywiście mogą być takie przypadki, pewnie nie jeden na ziemi się zdarzył, że jakiś chłopiec taki grzeczny, bojący się świata poszedł do seminarium, żeby zostać księdzem i od tego świata uciec. I nie udało się tego zauważyć, tej motywacji, no takiej niepoprawnej. Na pewno się bardzo potem męczył, może wystąpił, męczyli się z nim ludzie. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi. Proszę Państwa, nie trzeba być koniecznie dobrym księdzem, żeby znać grzech. Ja wiem, że autor o tym nie mówi, ale niekoniecznie trzeba być dobrym księdzem. Żeby być dobrym księdzem, trzeba przedtem cudzołożyć, pić wódkę i oglądać pornografię. To wtedy się będzie takim życiowym księżem. To tylko tak na marginesie. Są ludzie, którzy są dobrymi trenerami, a nigdy w piłkę nie grali. Znaczy, no w piłkę to każdy chłopak grał, ale nie grał zawodowo. Proszę Państwa, można być dobrym politykiem i zarządzać dobrze resortem właśnie sportowym, nie będąc nigdy sportowcem. To też nie zawsze to doświadczenie tak się koniecznie musi przekładać. Natomiast problem w ogóle jest, oczywiście, że jest. Każdy ksiądz, ja sobie przypomnę, jak byłem młodym księdzem, to w konfesjonale się trząsłem ze strachu. Na kazaniach mówiłem wzniosłe teorie teologiczne, które jeszcze pamiętam, jak w Otwocku przygotowałem kazania, to nieraz wyciągałem skrypty teologiczne księdza Santorskiego. Ma ksiądz gdzieś archiwum? Na piśmie mam, a nigdy już żadnego z tych kazań nie powtórzył. Proszę Państwa, no w małżeństwie też jest niedojrzałość, w rodzicielstwie też jest niedojrzałość, w każdym zawodzie jest niedojrzałość i to, przepraszam, jakieś takie frycowe, czy jak to nazwać, trzeba zapłacić. Natomiast oczywiście dobrze, żeby księża znali życie. W seminarium katowickim był kiedyś taki rok przerwy na pracę zawodową. Klerycy szli pracować do kopalni. Z jakichś powodów chyba się z tego wycofano. Jakieś powody były, chociaż przyznam, że ich w tej chwili nie znam i nie potrafiłbym powiedzieć. Proszę Państwa, na szczęście jest tak, że na parafii jest zazwyczaj starszy proboszcz i młodszy wikary. Na pewno nie ma proboszcza neoprezbitera, bo takich nie ma w całej Polsce. Jest możliwość jakiegoś wyboru. No, proszę Państwa, ja trafiłem kiedyś do lekarki, która chyba była świeżo po dyplomie, jak wszedłem, jak ktoś z Państwa mnie nie widział, to taki duży człowiek jestem i wysoki i szeroki. Jak to dziewczę mnie zobaczyło, ja powiedziałem, że coś mnie tam w brzuchu boli, to ona w ogóle jej ręce drżały, była przerażona. Jak ona mnie badała, aż mi się jej żal zrobiło już.
prawda? Będąc młodą lekarką na rubieżach kraju. No i też nie miałem do niej pretensji. No ona musi tych paru, pięćdziesięciu, stu pacjentów przyjąć z tymi drżącymi rękoma. Nawet mi biedactwo nic nie przepisało. Powiedziało, że to powinno przejść samo. Zręcznym ruchem zadałem pacjentowi narkozę. Ona akurat nie. Dlatego jest to problem. Rzeczywiście warto takiemu księdzu pomóc. To, co często mówimy w katechizmie, nie z góry. No, księżulku, jesteś tępy, młody, głupi i mały, mało lat jesteś, to ja ci tutaj coś powiem. Tylko przysiędza, może taki film by ksiądz zobaczył, może taką uwagę o kazaniu, może coś. Tak, wiecie państwo, troszeczkę psychologicznie zawsze księdza też trzeba podejść. Każdego trzeba troszeczkę podejść, ale księdza też. Jak się księdza podchodzi? Jakoś podchodzi się tak, że on jest liderem, że on jest wodzem i nie wolno do wodza podejść i powiedzieć mu, popełniłeś kardynalny błąd w dzisiejszym kazaniu. Lepiej powiedzieć, że można by to ująć może nieco inaczej. Poza tym jeszcze jest jedna sprawa. Proszę państwa, nieraz wygląda, że ten ksiądz się zupełnie na życiu nie zna i tam mówi o tej teologii, przebóstwieniu, odkupieniu. On się zna. On nawet doskonale wie, czym ci młodzi ludzie żyją. On też tam kiedyś miał różne historie. On nawet wie, że oni się nudzą w tym kościele. To on doskonale wie, bo on by się na swoim kazaniu też nudził, tylko on nie za bardzo potrafi. Nie za bardzo ma odwagę powiedzieć to kazanie inaczej. Proszę państwa, nieraz jak prowadzę ćwiczenia z klerykami z homiletyki, to nieraz kleryk mówi kazanie przygotowane na kartce i właśnie brzmi to tak bardzo drętwo. Ja mówię, stary, mógłbyś teraz tą kartkę schować? Weź tak powiedz, o czym chciałeś powiedzieć? I on mówi, chciałem powiedzieć o tym, o tym, o tym. Ja mówię, o widzisz, jak fajnie powiedziałeś. Po co żeś tą kartkę rozwijał? Trzeba było od razu nam powiedzieć, o czym ty chcesz nam powiedzieć. Więc jest, proszę państwa, to jest stres, to jest lęk, proszę mi wierzyć, stanąć na ambonie, tym bardziej przed szkołą jakąś. Sam mam Pietra, kiedy jadę, nieraz już sprytnie się wymiguję, ale nieraz się nie da. Muszę jechać do szkoły, to drże i nieraz dostanie się pstryka w nos, bo się jakoś nie opanuje tych młodych ludzi. Dlatego no tego problemu się na pewno nie da wyrugować z kościoła. On jakoś będzie, pomagajmy sobie nawzajem, pomagajmy w dojrzewaniu, życzliwą uwagą, życzliwym przykładem. Przysiędza, taka fajna książka, fajny film. Może ksiądz zobaczył młodzieży, jak tam jakiś inny ksiądz gdzieś w Ameryce czy nauczyciel poradził sobie z młodzieżą. Odwagi, zachęcić, proszę księdza. Fajny ksiądz jeden przykład podał. Więcej takich przykładów, to się naprawdę super słucha. No właśnie jakoś tak. No tak, chyba to tyle, co na ten temat mam do powiedzenia. No to w takim razie następny list tak trzeba ująć w dłonie, ale to za chwilę. Kolejny list napisany został przez Karola 21 czerwca. Ksiądz mówi czasem o tym, że dopiero po śmierci okaże się, jakie były prawdziwe przyczyny zachowań, na przykład naszych rodziców, czy też jaki wpływ wywarły na nas postawy naszych przodków itp. Ogólnie, że zrozumiemy dopiero wtedy te wszystkie zależności. Więc mam pytanie, na jakiej podstawie ksiądz tak mówi? Czy wiedza taka nie przekraczałaby ludzkich możliwości? Człowiek musiałby wtedy ogarnąć szczegóły z życia przynajmniej kilku tysięcy osób. Zależy zresztą, jak głęboko sięgać. Tyle list Karola. Proszę państwa, proszę pamiętać, często podkreślam i próbuję państwu pokazać ten relatywizm pewnych rzeczy, to znaczy jak one się zmieniają z biegiem lat, że nam się coś wydaje niemożliwe, a potem to robimy. W dzieciństwie też nam się wydaje. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to nas starsi koledzy mówili, słuchaj, jak pójdziesz do średniej szkoły, to się będziesz musiał nauczyć 6 stron Pana Tadeusza na pamięć. Nie, dla mnie to było nie do pomyślenia. W ogóle bym ma pamięci żołobny rapsod się nauczyć. Tyle zwrotek i to takie dziwne te teksty. A potem żeśmy się uczyli, proszę państwa. Uczyliśmy się jeździć samochodem, uczyliśmy się języka angielskiego. Wielu ludzi mówi, o nigdy się nie nauczy tej anatomii tam czaszki ludzkiej. Ale podstawowe pytanie, proszę księdza, czy ja kiedyś będę też taki duży? Czy ja będę duży? To jest właśnie pytanie. No właśnie. No zmienia się, że tak. No. Zmienia się wiedza, zmienia się, proszę państwa, co innego mówi narzeczona o narzeczonym, ja go poznałam, a co innego po 50 latach po ślubie staruszka mówi, a ja mojego dziadka to już znam. Poznanie się zmienia. Tym bardziej się zmieni, kiedy wejdziemy w rzeczywistość nadprzyrodzoną i wszystko zobaczymy w świetle Pana Boga. Natomiast na jakiej podstawie ja mówię, że my kiedyś zrozumiemy to wszystko, a jeśli nie wszystko, to dużo?
Dlatego tak mówię, że w Piśmie Świętym jest napisane: nie ma nic ukrytego, co by miało nie być ogłoszone. Czyli my mamy pewne rzeczy poukrywane, nasze tajemnice, nasze ploteczki, nasze tajemne motywacje pewnych rzeczy, nasze tam zagrywki, takie różne maseczki. Intencje, nawet działania. Intencje działania. I Pismo Święte, jeszcze raz przeczytam, nie ma nic ukrytego, co by miało nie być ogłoszone, ani nic tajemnego, co by nie stało się wiadome. Wszystko, co powiedzieliśmy w mroku, w świetle będzie słyszane. Coście w izbach szeptali do ucha, głosić będą na dachach. Jeszcze może z Katechizmu Kościoła Katolickiego, paragraf 1039. O sądzie ostatecznym. W obliczu Chrystusa, który jest prawdą, zostanie ostatecznie ujawniona prawda o relacji każdego człowieka z Bogiem. Sąd ostateczny ujawni to, co każdy czynił dobrego i to, czego zaniechał w czasie swego ziemskiego życia, łącznie z wszystkimi tego konsekwencjami. No proszę Państwa, jest to tekst, są to teksty, są to prawdy, które Pan Bóg daje na pewno do tego, żebyśmy się trochę zmitygowali, żebyśmy się troszeczkę przestraszyli nawet, poczuli konsekwencje, bardziej pomyśleli o się konsekwencjach. Proszę Państwa, wyobraźcie sobie, jak to siedzimy sobie przed komputerem, już nie mówię, że oglądamy jakieś tam nieprzyzwoite rzeczy, ale jakieś płyciznami się tam bawimy i teraz, że to wszystko pójdzie na billboardy całego świata, nasza klasa, nasz zakład pracy, wszyscy będą to oglądać i patrzeć, jak myśmy się kiedyś właśnie tam brzydko odzywali, plotkowali. No, wszystko zostanie w prawdzie, ukazane i w pełni. No i jeśli się ktoś mówi, oj, to ja się boję tego, no to jeśli ma to ten strach zapobiec takiemu niecnemu postępowaniu w ukryciu i tym niecnym słówkom szeptanym na ucho, to wyhamujmy rzeczywiście. To proszę księdza, tutaj przychodzi mi do głowy taki dylemat, który może mieć niejedna osoba niewierząca. I muszę przyznać, że w obliczu kilku rzeczy, które też ostatnio usłyszałem w czytaniach, no pewien niepokój we mnie się pojawił, no bo Kościół głosi Pana Boga, Boga, który jest miłością i mamy takie doświadczenie. No, ja też. Aczkolwiek, kiedy słyszę czytania o tym, że tą szeroką drogą idzie wielu, ale niestety ta droga prowadzi donikąd, a tą wąską ścieżką idzie niestety niewielu, no to trudno, żeby nie przeszedł jakiś taki dreszcz niepokoju po plecach. I myślę sobie, że no właśnie tak trochę tutaj to ten fragment katechizmu, który ksiądz przeczytał, jakoś mi konweniuje z tymi czytaniami, no bo to, co każdy uczynił dobrego i to, czego zaniechał, czasami no nie potrafimy dobrze rozeznać, czy to, czego zaniechamy, może mieć poważne konsekwencje, albo te nasze działania, które podejmiemy, też na pewno jakieś konsekwencje mają. Trudno je czasami przewidzieć w swojej ludzkiej małości. Ja nie zawsze potrafię sobie wyobrazić, co może się wydarzyć. Gdzieś, jak to się mówi, jak to stare angielskie przysłowie mówi, że trzepot motyla w Indiach tak jest, może wywołać tak burzę w Londynie. Więc jak sobie myślę o tym, że ktoś mógł ponieść naprawdę wielkie konsekwencje mojej jakby no, takiego działania, które moim zdaniem było no, jak pstryknięcie palcami, machnięcie ręką, że mogłem sobie na to pozwolić, to trochę jest mi nieswojo. Proszę Państwa, potrafię sobie wyobrazić sytuację, gdzie nasze nieodpowiedzialne zachowanie, ale nie strasznie nieodpowiedzialne, jednak skutki miał fatalne. Proszę Państwa, na przykład jedziemy samochodem i trochę się zagadamy z pasażerem i rzeczywiście zajedziemy komuś drogę i bardzo zdenerwujemy jakiegoś kierowcę. Tak go zdenerwujemy, że jak już my pojedziemy, to on za 3 minuty ma czołowe zderzenie i dachowanie. Myśmy go zdenerwowali, ale niespecjalnie, no po prostu zagadaliśmy się. Także konsekwencja jest straszna, ale my nie ponosimy pełnej odpowiedzialności za to. My poniesiemy odpowiedzialność tylko za zagadanie się ze współpasażerem w samochodzie. No, oczywiście, że nie przewidujemy wszystkich tych rzeczy. Proszę Państwa, będziemy odpowiadać tylko za to, czego byliśmy świadomi, o czym wiedzieliśmy. Będziemy odpowiadać tylko za to, kiedy wiedzieliśmy, że łamiemy prawo Boże i jeśli mieliśmy małe wyrzuty sumienia, to będziemy małą świadomość, to będziemy mieli małą karę. Jeśli to była duża świadomość i duże wyrzuty sumienia, które uciszyliśmy, kara będzie duża. Jesteśmy wolni i dostaniemy, proszę Państwa, wszystko to, czego chcemy. A dlaczego Pan Bóg mówi o tym, że niewielu tylko wybiera tę wąską ścieżkę? Bo niewielu wybiera. To jest tajemnica, proszę Państwa. No i co dalej w takim razie? No dostaną to, co chcą. Bóg jest w jednej rzeczy absolutnie bezwzględny. Jesteśmy wolni i dostaniemy to, co chcemy.
Trudne to słowa. No piękne to słowa. Dla mnie to są przepiękne słowa, że nie ma mowy, żeby grzesznik dostał niebo, bo nie chce nieba. I nie ma mowy, żeby święty dostał piekło, bo nie chce piekła. Dostaniemy to, co chcemy. To, co naprawdę chcemy, nie w deklaracjach. Prawda? Jak ktoś na konferencji o pokój światowy mówi, że jestem za równością między Murzynami i Chińczykami. Wraca do domu i mówi do żony, spadaj stąd, ty głupia klucho jedna, wynocha mi stąd z mojego komputera. No to te wystąpienie na konferencji międzynarodowej mu niewiele pomoże, bo Pan Bóg widzi, jaki on jest naprawdę. My to, co w sercach mamy, to, czego nasze pragnie nasze serce, my to dostaniemy, w pełni dostaniemy. No, nie wiem, jakie ksiądz ma doświadczenie. Mam nieraz takie, że chciałbym dobrze, ale niestety wychodzi jak zwykle. Proszę, Panie Pawle, to co innego, że Pan, przepraszam, no nie wiem, budował budkę dla ptaków i przyszedł wicher i ją zdmuchnął i rozwalił? No nie, proszę księdza. Czy Pan tak budował budkę dla ptaków, że a tą deseczkę sprzedam na piwo, puk, 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 a za tą deseczkę podpalę sąsiadowi dom i... Wyszło, że nie zbudowałem tej budki dla ptaków, bo pół deseczek sprzedałem na piwo, połową deseczką podpaliłem dom sąsiadowi. To czego pan chciał? Nie chciał pan budki na ptaków. Nie no, proszę księdza, no, dla ptaków. Chciałbym kogoś potraktować dobrze, a niestety warknąłem na niego i... Bo rozum pana chciał go potraktować dobrze, a serce pana chciało na niego warknąć. No to czyli co, idę szeroką drogą, znaczy się. Nie, niech pan nie warczy, tylko niech pan go pójdzie pogłaszcze. No właśnie, to chyba jest ten problem. Jeśli pan naprawdę chce, to pan pójdzie i go pogłaszcze. Nie, pytanie, czy potrafię. Ręce pan ma dwie, jedną lewą i prawą. No ale to wtedy kto inny może na mnie warknąć z kolei. No to mówię, pogłaszcze w takiej formie, w jakiej on to chce otrzymać i chce przyjąć. Kolejny list w dzisiejszym katechizmie poręcznym został napisany przez autora, który podpisał się Kibic. Mam kilka pytań. Załóżmy, że ktoś urodził się w niewierzącej rodzinie lub po prostu przyszedł na świat ze związku, w którym nie było miejsca dla Boga. Od dziecka nie wpajano mu religii rzymskokatolickiej, mimo to jest to człowiek wrażliwy na potrzeby innych, niejednokrotnie będący wzorem dla innych osób. Nigdy jednak nie poznał tak naprawdę Boga. Czy taki ktoś ma szansę na zbawienie? Ma szansę na zbawienie, odpowiadać będzie na podstawie kryteriów swojego sumienia, naturalnego wlania dobra i naturalnego poznania dobra przez ludzkie sumienie. Pytanie kolejne. Miałem ostatnio dylemat. W czwartek była msza święta na zakończenie roku w parafii, gdzie znajduje się moje liceum. Ja natomiast wybrałem mszę dzień później w mojej parafii, również w intencji młodzieży ponadgimnazjalnej. Czy to źle? Czy jednak ten wybór nie miał większego znaczenia? Bo zdaję sobie sprawę, że najważniejsze jest tutaj serce, więź, jaka powstanie na Eucharystii między mną a Jezusem. Ale mam jednak pewne wyrzuty sumienia. Czy to nie skrupuły? Ja troszeczkę nie rozumiem, czy na tej mszy w parafii, gdzie jest szkoła, uczestniczyła młodzież. Bo miałeś, mój drogi przyjacielu, obowiązek uczestniczyć razem ze swoimi przyjaciółmi i nauczycielami. Oczywiście, gdyby coś wypadło i gdybyś nie poszedł na tę mszę, a poszedł na mszę sam do swojej parafii, no to też jest dobrze. Ale większy obowiązek moralny był uczestniczenia we wspólnocie kościoła, we wspólnocie szkolnej. I już ostatnie pytanie, jak pisze kibic, czy modlitwa za zwycięstwo mojej drużyny piłkarskiej, czyli powiedzmy sobie niezbyt wygórowana intencja, ma szansę zostać przyjęta przez Boga? Chodzi mi o to, czy w ogóle taka intencja jest godna tego, by powierzyć ją Panu. Z doświadczenia wiem jednak, że kiedy prosiłem z mocną wiarę, to na boisku naprawdę działy się cuda. Może on jest powodem tych właśnie afer korupcyjnych. Może to trzeba powiedzieć, żeby tych sędziów powypuszczali, bo to nasz radiosłuchacz się modlił i ta piłka latała nie w tą stronę, co trzeba. I mecze wyglądały nakupione. A tak poważnie, proszę Państwa, Pana Boga wynik jako taki nic nie interesuje. Pana Boga interesuje, jak patrzy na świat, tylko jedno, dobro i zło. Pan Bóg rozpoznaje dobro i rozpoznaje zło. I teraz, czy wygra Legia, czy Wisła, to Pana Boga nie obchodzi. Pana Boga obchodzi, może obchodzić wynik meczu w zależności, jak się więcej dobra wydobędzie. Bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli ja się modlę, żeby wygrała Legia, osobiście jestem za Legią, z Wisłą, no to moja radość będzie się wiązała z tym, że w Krakowie będą smutni ludzie. Czyli ja się modlę o radość dla siebie, a o smutek dla innych. Jeśli ja się modlę, żeby wygrała Legia w Krakowie, to tam mogą powstać rozruchy.
i ktoś zostanie pobity. Dlatego, proszę Państwa, nie klarujmy Panu Bogu, tylko powiedzmy tak, niech wygra, niech będzie sprawiedliwie, niech wygra ten, kto jest lepszym piłkarzem, kto się lepiej przygotował, niech wygra ten, kto uraduje więcej ilości ludzi, większą ilość ludzi, niech wygra ten, kto przyczyni się może bardziej do jakiegoś dobrego dzieła w świecie. Ale powiedzieć, Panie Boże, jeśli Ty już wszystkie te poważne sprawy pozałatwiasz, a zostanie Ci takie 3% takiego mocy przerobowej Ci zostanie, to weź, żeby ta Legia wygrała, bo chciałbym się ucieszyć i z moim... Na przykład, kiedy ktoś się modli, proszę księdza, Panie Boże, będę z ojcem oglądał mecz, prawda? Jak wygra Legia, to się z tatą rzucimy na szyję, namówię go, żebyśmy se skoczyli potem jeszcze na jakieś lody ze względu na... Z ojcem mi się uda załatwić sprawę. Oto Pana Boga zaczyna ten wynik z tego punktu widzenia bardziej interesować, bo chodzi tu o wielkie dobre porozumienie ojca z synem. A jak Legia przegra, to tata będzie wściekły i coś tam nie wyjdzie. To można. No tak, ale wtedy taka sytuacja może nie zaistnieć w Krakowie. No właśnie, dlatego. Panie Boże... Może się w ogóle Wisła obsunąć w tabeli i co wtedy? Wtedy tata się poróżni z synem. Krakowski ojciec właśnie pójdzie do Wierzynka na piwo i się zapije, prawda? Mhm. Mówiąc poważnie, sam wynik Pana Boga nie interesuje. Sam wynik Pana Boga nie interesuje. Natomiast interesują wszystkie konsekwencje otoczki, gdzie już wchodzi dobro lub zło w człowieku, gdzie wchodzi korzyść duchowa albo niekorzyść duchowa, bo proszę Państwa, mówiąc całkiem poważnie, niejedno małżeństwo się totalnie pokłóciło, jeśli chodzi o mecz piłkarski, gdzie facet dostał szału. Umierali ludzie ze względu na wyniki meczów piłkarskich i to są już poważne historie. Także sam wynik jest dla Pana Boga czymś śmiesznym. No tak, wojny były nawet. Wojny były w Ekwadorze. Natomiast konsekwencje są poważne, dlatego jeśli się nie tyle wynik meczu, co te różne konsekwencje, możemy się modlić. Teraz list Jerzego z 22 czerwca. Trapi mnie problem. Skoro Jezus jest ten sam, a jest w Słowie Bożym, w Najświętszym Sakramencie, w bracie, w siostrze, dlaczego więc i dla kogo pop mszy świętej... Nie wiem, co to znaczy tutaj, szczerze mówiąc, skąd ten pop się wziął, wystawia się Najświętszy Sakrament i adoruje. Może to jest dla tych, którzy nie przyjęli go do swojego serca, bo jeżeli w czasie mszy świętej przyjmuje Pana Jezusa, to adoruje go w swoim sercu. Przecież to jest ten sam Jezus. Jezus jest wszędzie tak samo ważny. No, Jezus jest wszędzie tak samo ważny, jest i w Słowie Bożym, ale w Eucharystii jest istotowo obecny, substancjalnie. Proszę Państwa, oczywiście msza święta... Może drugie pytanie, Panie Pawle, bo to one tak na siebie nachodzą. Dobrze, na się łączy, tak. No i druga sprawa, która się z tym wiąże, to, że nabożeństwa paraliturgiczne w naszym kościele katolickim przysłaniają wiernym Jezusa, bo Eucharystia jest szczytem modlitwy, a często obserwuję, że po nabożeństwie na przykład majowym, czerwcowym czy różańcu wychodzą z kościoła, to chyba jakieś nieporozumienie. Proszę Państwa, oczywiście może być nieporozumienie, że ktoś bardziej ceni różaniec niż mszę świętą. Msza święta jest szczytem i źródłem życia całego kościoła i rzeczywiście jest najwspanialszą formą oddawania czci Panu Bogu, najwspanialszą modlitwą, najwspanialszym sakramentalnym spotkaniem z Panem Bogiem. Co nie znaczy, proszę Państwa, że nie może być innych spotkań z Panem Bogiem właśnie przez adorację Najświętszego Sakramentu, przez różaniec, przez gorzkie żale, przez drogę krzyżową czy godzinki. Ale rzeczywiście hierarchię w życiu duchowym należy tutaj zachować. Co, proszę Państwa, nie jest czymś złym, że ktoś na przykład o tym wie, ale idzie sobie na nabożeństwo majowe, bo ma ochotę na taką modlitwę, a na mszy świętej już nie zostaje. Można sobie to wyobrazić, proszę Państwa, w relacjach międzyludzkich, że wybieramy formę bliskości z drugim człowiekiem nie najwspanialszą, no bo jakoś taki... Korzystamy z całego bogactwa. Gdyby ktoś chodził na majówki, a nigdy nie poszedł na mszę, nawet w niedzielę odpuszczał mszę, no to już ma grzech ciężki. Oczywiście byłoby coś nie tak. Proszę Państwa, ja dam taki przykład. Przepraszam, że dam taki przykład, bo to może kogoś zszokować porównanie. Wiemy, że najbardziej intensywną formą zjednoczenia między mężem a żoną jest akt seksualny. Ale są małżeństwa, które mogłyby współżyć, ale nie współżyją. No, i mąż sobie leży koło żony i ją głaszcze po ręku. Ktoś powiedziałby, no po co oni takie rzeczy robią, jak od razu powinni zacząć współżyć, to by się lepiej zjednoczyli. No. Czy, proszę Państwa, po stosunku seksualnym mąż jeszcze głaszcze żonę po ręku, głaszcze ją po włosach, przeżyli taki piękny moment. Ktoś powie, po co to już? Przecież już się zjednoczyli, mieli akt seksualny, to po co teraz ją tak głaskać po głowie? A to jest właśnie bardzo piękne. Myślę, że dla kobiety jest to bardzo wielkie przeżycie. Otóż nie zawsze musimy korzystać z tego zjednoczenia najwspanialszego, bo mamy całą ferię barw i to jest takie bogate. W pobożności też cały
cała gama, cała harmonia, cała gama sposobów spotkania z Panem Bogiem. Oczywiście ten najbardziej intensywny, pełny to jest Eucharystia, ale inne też są ważne i dodają uroku naszemu życiu duchowemu i korzyści naszemu życiu duchowemu. No, gwoli ścisłości podczas mszy świętej to Pan Jezus jest obecny też pod kilkoma postaciami. No, przede wszystkim w eucharystycznej, tak. W osobie kapłana, tak. W Słowie Bożym i tak. W zgromadzeniu Kościoła. Dokładnie. No, więc tutaj dlatego, proszę Państwa, mówi się Pan z Wami na początku, potem się mówi Pan z Wami przed Ewangelią, potem mówi się Pan z Wami przed liturgią eucharystyczną. Właśnie kapłan przypomina, Pan z Wami na rozesłanie, jesteście Kościołem i teraz Pan z Wami niech pójdzie do Waszych różnych zajęć. Jest to różnego rodzaju sposób i tak jak Pan Paweł zauważył, forma obecności Chrystusa w Kościele. Teraz list Agnieszki. 2 lata temu mój brat się ożenił, teraz mam 1,5-roczną córkę. Przez te ostatnie 2 lata mój brat był w kościele 2 razy, raz na swoim ślubie, a raz na chrzcie swojej córki. Nie wiem, co mam mu powiedzieć, bo on uważa, że jest wierzący, niepraktykujący. A do kościoła nie chodzi, jak to mówi, bo nie. Proszę księdza o radę, czy ma sens rozmowa z nim? Proszę Państwa, dla nowych słuchaczy katechizmu, mam nadzieję, że tacy są, że nie tylko trwają przy nas stare wiarusy. Przykład wierzący, niepraktykujący, przykład pewnej rozmowy dwóch sąsiadek, z których jedna skarżyła się do drugiej, że jej mąż pije, jest alkoholikiem, a wie pani, wynosi mi różne rzeczy z domu, a sąsiadka mówi, niech się pani nie martwi. No jak się mam nie martwić, kiedy pije, rękę na mnie podnosi, uderzył mnie ostatnio. Niech się pani nie martwi. Ja z pani mężem rozmawiałam, on jest alkoholikiem, on jest abstynentem, ale niepraktykującym. Więc proszę Państwa, no abstynent niepraktykujący, wierzący niepraktykujący, kochający muzykę, ale nienawidzący muzyki, uwielbiający morze, nielubiący jeździć nad morze, no poplątanie z pomieszaniem. Przede wszystkim, jeśli jest to Twój brat, to znasz jego życie, razem się wychowywaliście, chyba Ci będzie łatwo, może nie tak bardzo, ale jest to możliwe, żebyś sobie spróbowała wyobrazić, dlaczego twój brat tak widzi Kościół? Jeszcze jeden przykład, Państwo pamiętacie, jeśli się patrzy na Kościół, taki świątynię z zewnątrz, to witraże wydają się czarnymi plamami, jak się wejdzie do środka i się patrzy na te same witraże w dzień oczywiście, one są cudowne i urocze. Twój brat być może patrzy na Kościół z zewnątrz i widzi czarne plamy. Poza tym, jeszcze nie wiem, ale proszę pamiętać, że nieraz tajemnica nielubienia Kościoła i omijania Kościoła wiąże się z tym, że nie spełniają niektórzy ludzie wymogów moralnych i od razu Kościół mi się przestaje podobać. Przepraszam, na przykład twój brat, na przykład, bo nie wiem o tym, nie stosuje stosuje antykoncepcję zakazaną przez Kościół i Kościół mu się autentycznie nie podoba. Nie chce chodzić do Kościoła, by jeszcze coś usłyszy o tej antykoncepcji, wie, że to jest grzech, wie, że to się Kościołowi nie podoba. Przepraszam, niektórzy ludzie, bo już na pewno nie twój brat, mają jeszcze jakąś panią na boku i nie chcą iść do Kościoła, bo im to wyrzuty sumienia wzmocni. Więc różne są tajemnice i powody, dla których ludzie nie chodzą do Kościoła. Warto stanąć na ich miejscu i z ich punktu widzenia spróbować zobaczyć ten Kościół. Poza tym na przykład jeszcze problem szeroki, który tam omawiałem swego czasu w nakazaniach u świętej Anny, że w ogóle faceci mają kłopoty z Kościołem. Faceci nie lubią Kościoła, bo w Kościele się śpiewa, bo w Kościele jest duszno, bo są nudne kazania, bo są nieraz nudne kazania. My, księża, nie zawsze się jakoś tam spisujemy, bo w Kościele stare babki zawodzą, bo i to jest prawda. Mężczyźni nieraz nie wiedzą dlaczego, a nie lubią tej rzeczywistości Kościoła. I też trzeba się w to wczuć i trzeba by wyjść do nich z ofertą, daj Boże, żeby to się w Kościele działo w duszpasterstwie naszym, wyjść do nich z ofertą taka, która poruszy ich męskie serca. Dlatego książkę dla facetów dla nich znaleźć, Eldridge'a, Dzikie serce, Maroa, Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła, jest taka książka. Proszę spróbować, ale coś mu mówić trzeba, tylko delikatnie, bardzo delikatnie, jak się będzie chciało za mocno, to się supeł zaciągnie, i będzie jeszcze gorzej. To ciekawa sprawa w ogóle, proszę księdza, bo jeżeli mężczyźni nie lubią chodzić do kościoła, to skąd się księża biorą? A, bo to księża, jest ciekawa sprawa. Ktoś powiedział, że kościół przypomina żeńskie stowarzyszenia, w których urzędnikami są mężczyźni. Proszę Państwa, dlaczego? Proszę zwrócić uwagę, że ja jako ksiądz jestem w komfortowej sytuacji na mszy świętej. Ja działam, mówię, prowadzę modlitwę, chodzę, ruszam się, mszał, przyklękam, udzielam komunii, a w tym samym czasie mój świecki brat, facet, ma co robić? Stać. Ojej, to proszę Państwa, to tak jak i wielu księży, proszę mi wierzyć, gdyby zamienić miejscami z facetem, tak na powołania ich zamienić, w ułamku sekundy, jakiś taki cudowny sposób, wielu facetów natychmiast by się stało bardzo religijnym, jak księża by wiarę stracili. Jednak proszę Państwa, ksiądz przeżywa.
Jak mówił mój kolega ksiądz, zapytałem go kiedyś w sobotę wieczór, piszesz kazanie? Ha, mówi, stary, kazanie to drobiazg, ale ogłoszenia napisać. Jak powiedzieć o tych tregrach, siódemkach, żeby mi ludzie rzucili na tacę więcej, żeby mógł wymienić ten zawieszenie tam z tyłu tego okapu. Prawda? Ksiądz to przeżywa, a mężczyzna jest w kościele często na zewnątrz patrząc tylko biernym odbiorcą tych treści i dlatego jemu jest ciężko w kościele. Facet jest aktywny. To, co ja często powtarzam, jak patrzę na drogę krzyżową naszą warszawską, jak ci faceci niosą krzyż. Boże, drogi, oni by ten krzyż do Gdańska zanieśli. Albo do Sztokholmu, po wodzie. Bo mają nieść krzyż, 150 kilo ta decha waży, przepraszam za słowo decha, te deski ważą 150 kilo, oni mają to nieść, oni sobie podają na ramiona, a w kościele oni stoją. Litania, różaniec, dla nich w kółko to samo, nie czują tej mistyki, tej modlitwy. I oni się naprawdę nieraz bardzo trudno i ciężko tam czują. No tak, ale jeżeli msza święta jest szczytem modlitwy, no to może tutaj jest potrzebna katecheza poważna, żeby ruszyć no nie tylko mężczyzn, ale myślę, że może być to problem także kobiet. Ludzi, którzy no stoją, jak to się mówi, na pewno katecheza. Nie na mszy świętej, tylko na tureckim kazaniu. Jeszcze powiem Państwu, powiem jeden problem, to są szerokie problemy. Proszę Państwa, kiedy Jezus odprawił mszę świętą, kiedy Jego przyjaciele był z przyjaciółmi, największymi przyjaciółmi swoimi na ziemi, kiedy im zagrażało śmiertelne niebezpieczeństwo, zaczął łamać chleb, oni na Niego patrzyli, wiedzieli, że coś się stanie. I msza święta została dana wtedy Kościołowi, kiedy Kościół był w niebezpieczeństwie. To się tak związało z tym wszystkim, co oni robili przed wieczernikiem i to się tak bardzo wiązało z tym, co będzie po wieczerniku. Dla wielu ludzi msza święta nie ma zupełnie żadnego związku z tym, co było przed mszą świętą. Przed mszą świętą facet remontował samochód, był u maklera, wykupił tam akcję pewnego tego, potem sobie kupił nową komórę, potem spotkał kumpla, poszli na piwo i wieczorem jest w kościele. Jemu się to w ogóle nie wiąże, ten kościół, z tym maklerem, z tym piwem, z tym samochodem, a powinien się wiązać. Proszę Państwa, msza święta jest dla chrześcijan. Kiedy ktoś jest, nie jest chrześcijaninem, tylko na co dzień służy pieniądzom, swojej karierze i nagle wpada na mszę świętą, to msza święta jest do niczego niepotrzebna. Msza święta jest dla ludzi, którzy służą Chrystusowi i z tego powodu są zagrożeni, lękają się, co z nimi będzie i przychodzą do Chrystusa po opiekę, po moc duchową, po siłę, po spotkanie miłości. Wtedy msza święta działa. Ona musi być włożona w życie, które jest chrześcijańskie. Nie, a często msza święta jest dodatkiem do życia zupełnie. Ktoś jest wyrwany sprzed telewizora, wpada na chwilę na mszę świętą i wraca przed telewizor. Ta msza święta jest, przepraszam, jak kwiatek do kożucha. No właśnie, to tymi refleksjami bardzo... Powtarzam Państwu jeszcze tytuł książki. Mężczyźni nienawidzą chodzić do kościoła. Taki jest tytuł książki. No i proszę nie traktować tej książki jako instruktaż. Tak. Jeśli ktoś z Państwa ma kłopoty w domu z facetem, który nie chce chodzić do kościoła, proszę się z tą książką zapoznać. Ona naprawdę wyjaśnia tą strukturę tej mentalności męskiej, która jest niechętna liturgii. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam i szczęść Boże. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem.